Więc dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o bardzo fajnym frameworku, jakim jest Next.js. Z Next.js-em mam do czynienia ostatnio, ponieważ mam dwa takie projekty w Next.js-ie. Jeden z tych projektów to taki mały projekt, robimy Explorer na potrzeby takiego startupu z Berlina, który zajmuje się blockchainem, a drugi projekt, jaki mam na Next.js-ie, no to jest już taka migracja większego portalu, który obecnie jest napisany w Ruby on Rails, a teraz pracujemy nad tym, żeby po prostu przenieść go na Next.js-a. I za chwileczkę postaram się Wam powiedzieć nieco więcej o Next.js-ie, dlaczego on jest fajny, jakie problemy on rozwiązuje. Tak jak powiedziałem na początku, zachęcam do tego, żeby korzystać z czata. Wiadomo, będziemy mieli sekcję pytań i odpowiedzi na końcu. Jeżeli będę w stanie odpowiedzieć na Wasze pytania, to oczywiście chętnie to zrobię, a też będę zerkał na czat i być może zrobię jakąś tam w trakcie prezentacji dygresję co do tego, co się dzieje na czacie, więc zachęcam, żeby z tego korzystać. Więc nie będę na pewno Wam dzisiaj przedstawiał definicji frameworka, czym jest framework, bo myślę, że każdy mniej więcej wie lub ma przynajmniej jakąś własną definicję na to, czym jest framework. Natomiast zanim wskoczymy do tego Next.js-a, to chciałbym jakby wskazać, przynajmniej moim zdaniem, parę takich punktów, parę takich kwestii, które moim zdaniem dają nam frameworki i które dają nam, jakie dają nam one korzyści. Więc ja na przykład bardzo lubię w frameworkach to, że framework daje nam taki pewien zopiniowany zestaw narzędzi. I to jest fajne z kilku względów. Jeden z względów jest taki, że po prostu możemy uniknąć takich, wiecie, dyskusji pomiędzy programistami w zespole. Myślę, że kto pracuje w zespole, ten dobrze wie, o czym mówię. Są to wszelkiego rodzaju spory, jak zrobić migrację, jak komunikować się z bazą danych, w jaki sposób zorganizować sobie routing. Zawsze jest tak, że każdy ma na to najlepszy pomysł. Natomiast jeżeli korzystamy z gotowych frameworków, to często po prostu możemy uciąć tą niepotrzebną dyskusję, bo po prostu frameworki dają nam pewien zopiniowany zestaw narzędzi, nie trzeba się zastanawiać nad wieloma kwestiami, po prostu można z nich korzystać. Druga rzecz, jaką dają nam frameworki, która jest bardzo fajna, to jest to, że jest po prostu mniej kodu. Im mniej kodu, tym mniej zmartwień, tym mniej testów, tym mniej po prostu rzeczy do utrzymania w obrębie naszego zespołu. Więc jeżeli mamy framework, często możemy się skupić na dostarczaniu wartości dla naszego klienta. Nie musimy po prostu rozwiązywać często powtarzalnych problemów, bo często frameworki po prostu nam przychodzą z pomocą i dają nam właśnie zestaw już gotowych klas, gotowych funkcji, z których my, programiści, możemy korzystać. Kolejna rzecz, która myślę, że jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o frameworki, to jest fakt, że mamy wsparcie społeczności. W sytuacji, gdy mamy taki chałupniczo zrobiony framework własnymi siłami w naszym zespole, no to często się okazuje, że w momencie, gdy mamy na przykład jakiś problem z wydajnością, z bezpieczeństwem, no to jesteśmy tak naprawdę skazani tylko na siebie. Natomiast jeżeli korzystamy z frameworków ogólnie dostępnych, to możemy czerpać z tego, co po prostu społeczność wypracuje. Możemy też pytać się na jakichś Stack Overflowach, Discordach, Slackach i tak dalej, i tam po prostu zwykle możemy dostać pomoc od innych osób, które korzystają z tego frameworka. Ważna też rzecz a propos frameworków, to jest przede wszystkim bezpieczeństwo. W momencie, gdy framework jest na przykład używany przez takie duże firmy, jak nie wiem, jak Facebook, jak Netflix, no to jednak te firmy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby ich framework był dziurawy. I też przez to, że mamy automatycznie to wsparcie społeczności, no to często jakieś błędy we frameworkach mogą zostać wcześniej wyłapane, a my możemy zostać o tym poinformowani. Więc tak naprawdę mamy tutaj szereg różnych korzyści, które dają nam frameworki. No dobrze, to już mamy wstęp taki odrobinę za sobą. To teraz też chciałbym powiedzieć, co nam tak naprawdę daje Next.js. Next.js przede wszystkim umożliwia nam statyczne renderowanie stron napisanych w Reakcie oraz renderowanie tych stron po stronie serwera. Jak sami dobrze wiecie,
React został stworzony przez Facebooka. I Facebook tak naprawdę no, jest przykładem typowej aplikacji webowej, w której server-side rendering nie jest za bardzo potrzebny. Oczywiście React domyślnie ma pewne funkcje, ma pewne mechanizmy, które jakby pozwalają renderować Reacta po stronie serwera. Natomiast kto miał okazję robić to samemu i próbować to połączyć na przykład z jakimiś bajerkami typu code splitting, typu korzystanie na przykład z jakichś bibliotek typu CSS in JS, typu styled components, glamour i tak dalej, ten dobrze wie, że takie zmuszenie Reacta, żeby działał w takich warunkach, no nie jest zbyt prostym zadaniem i często trzeba na to poświęcić sporo czasu. I tutaj Next.js naprawdę bardzo fajnie rozwiązuje ten problem. Nie będę gołosłowny, za chwileczkę wam pokażę taki przygotowany projekcik malutki na to wydarzenie i pokażę wam mniej więcej, jak ten server-side rendering działa w przypadku Reacta w Next.jsie. I naprawdę jest to spoko rozwiązane, nie wymaga to żadnej konfiguracji, tak jak tutaj Dariusz, znaczy nie Dariusz, tylko Łukasz napisał na czacie, faktycznie Next.js ma bardzo niski próg wejścia. I oczywiście jeszcze wracając do Facebooka, Facebook nie realizuje server-side renderingu z prostego względu, bo tak naprawdę każdy ma innego Facebooka, tak? U mnie jak wchodzę, no to na wallu są jakieś kotki, jakieś wyniki meczów, jakieś ważne zdjęcia z ważnych wydarzeń moich znajomych, natomiast u innych osób są całkowicie inne rzeczy i po prostu w przypadku Facebooka nie ma sensu renderować rzeczy po stronie serwera, ale są na przykład aplikacje takie jak sklepy internetowe, jak jakieś na przykład aplikacje, w których chcemy właśnie zrobić jakiś eksplorer danych i te aplikacje jak najbardziej możemy renderować po stronie serwera i do tego jeszcze wrócę, później powiem, jakie są korzyści i dlaczego w ogóle jest to ważne. Kolejną rzecz, którą nam daje Next.js i która jest bardzo fajna w Next.jsie, to code splitting. I code splitting jest to taki mechanizm, że na przykład jak wchodzicie na sklep internetowy, to na stronie głównej macie listę różnych produktów, które możecie sobie kupić. No i często jest tak, że jeżeli na aplikacji webowej nie macie zrobionego code splittingu, to się okazuje, że użytkownik wchodząc na stronę główną dostaje cały JavaScript całej aplikacji. Dostaje JavaScript odpowiedzialny na przykład za zarysowanie wykresów, dostaje JavaScript odpowiedzialny za na przykład wyświetlenie jakiejś galerii, za wyświetlenie i zbudowanie na przykład formularza, który trzeba użyć w sytuacji, jak ktoś składa reklamację. A te wszystkie rzeczy nie są nam potrzebne na stronie głównej. My na stronie głównej chcemy zobaczyć tylko informacje o tych produktach, tak? Chcemy zobaczyć listę i tyle. Nie zamówiliśmy nic, więc nie potrzebujemy tak naprawdę formularza do reklamacji. A w Next.jsie bardzo fajnie działa to domyślnie, że mamy zrobiony code splitting na każdą podstronę, czyli każda podstrona tak naprawdę zawiera tylko i wyłącznie ten kod, który jest potrzebny. I oczywiście można to zrealizować w zwykłych aplikacjach reactowych, można to zrealizować w szeregu innych frameworków, jednak w Next.jsie to nam działa od razu, domyślnie. Nie trzeba po prostu nic się tutaj specjalnie nad tym wysilać, to mamy za darmo. Kolejna rzecz, którą daje nam Next.js, którą też za chwileczkę postaram się wam wyjaśnić, to jest bardzo wygodny routing. Ja na przykład mam doświadczenie z aplikacjami Railsowymi i tam w aplikacjach Railsowych routing jest rozwiązywany tak, że mamy plik i w tym pliku po prostu budujemy cały routing naszej aplikacji. I tak naprawdę po 3, 4, 5 latach dewelopowania jakiejś aplikacji, często jak się wejdzie do tego pliku, no to on delikatnie mówiąc nie jest przyjemny w pracy. Jest tam naprawdę często dużo śmieci, często jakichś złych endpointów, które już nie działają albo które działają, ale już nie są używane, więc jakby Next.js podchodzi troszeczkę do tego inaczej i Next.js jakby narzuca domyślnie, że routing realizujemy poprzez pliki, które mamy w file systemie.
Za chwileczkę Wam wyjaśnię i pokażę, jak to działa, ale generalnie uważam, że jest to całkiem niezłe rozwiązanie, bo nie mamy niepotrzebnego pliku, który musimy jakby maintainować, tylko mamy file system. W momencie, gdy usuwamy jakiś plik z repozytorium, no to tak naprawdę ten routing przestaje istnieć i to jakby wydaje mi się, że jest bardzo fajne, bo od razu w file systemie widzimy, co nasza aplikacja robi i nie ma też takich dziwnych sytuacji, że coś jest na przykład zdefiniowane w pliku, a w rzeczywistości nie działa, albo na odwrót, że mamy jakiś kontroler zdefiniowany w plikach, ale nie mamy go zdefiniowanego w routingu i wtedy dzieją się różne dziwne sytuacje. Fajną rzecz, która jest też rozwiązana przez Next.js, to jest możliwość zbudowania takiego szybkiego backendu. Budujemy sobie stronę, piszemy sobie frontend w Reakcie i często się zdarza tak, że chcemy obsłużyć jakąś logikę biznesową po stronie serwera. Na przykład chcemy zrealizować zamówienie i nie możemy tego zrobić w całości po stronie frontendu, bo musimy tam na przykład przeliczyć jakieś kwoty, musimy obliczyć rabat. Tego typu operacje nie powinniśmy ich wykonywać na frontendzie, tylko musimy je wykonać na backendzie i często kończy się to tak, że trzeba stawiać na prędce jakiś tam poboczny backend, gdzieś go tam zdeployować i dopiero z niego korzystać. Natomiast Next.js bardzo fajnie rozwiązał problem stawiania takiego backendu, że po prostu w file systemie wewnątrz waszego projektu tworzycie sobie folder API, tam do niego sobie możecie wrzucić pliki, na przykład orders.js i to jest automatycznie już gotowy backend. Także Next.js po prostu interpretuje ten kod, który jest w folderze API, jako nie JavaScript, który jest wykonywany po stronie klienta bądź w przeglądarce, tylko jakby ten kod, który się znajduje w folderze API, jest w całości traktowany od razu jako backend i też nie trzeba się tutaj uczyć niczego nowego, jeżeli chodzi o budowanie tego backendu, ponieważ ten backend budujemy analogicznie tak jak w przypadku Express.js-a, więc jeżeli ktoś już ma na przykład w miarę jakieś tam doświadczenie w budowaniu backendu w Node.js-ie, to może skorzystać z tego bardzo łatwo. Jeżeli korzystamy też z narzędzi do szybkiego deployu naszych aplikacji Next.js z użyciem firmy Vercel, która jest jakby sprawuje pieczę nad tym projektem Next.js, to też możemy wrzucać do folderu API nawet pliki z rozszerzeniem PHP albo Go i wtedy jak najbardziej możemy sobie wykonać kod nawet napisany w PHP. Więc tyle, jeżeli chodzi o backend, do tego też będę jeszcze wracał. No i to, co mówiłem odrobinkę wcześniej, czyli że framework daje nam zestaw zopiniowanych narzędzi, no to często kończy się to tak, że dopóki te zopiniowane narzędzia spełniają nasze wymagania, to wszystko jest OK, ale na przykład jak chcemy troszeczkę inaczej skonfigurować Babela albo troszeczkę inaczej skonfigurować Webpacka czy serwer, to nagle się okazuje, że niektóre frameworki oczywiście zezwalają to robić, jednak czasami może to być problematyczne, a tutaj w przypadku Next.js też ostatnio zostały wprowadzone różne zmiany do tego projektu, które zapewniają to, że naprawdę mamy fajną kontrolę nad tym, co się dzieje w tym frameworku i nawet jeżeli chcemy sobie jakoś Babela skonfigurować w inny sposób, Babel jest to takie narzędzie, które jakby pozwala nam transpilować kod JavaScriptu, na przykład korzystać z jakichś nowych funkcji, które nie są wspierane w niektórych przeglądarkach, i Babel po prostu potrafi to zrobić i jeżeli chcemy skorzystać z Babela w jakiś inny sposób niż Next.js sobie to wymyślił, to też nie ma to żadnego problemu. Tak samo też jest w przypadku Webpacka. Mamy też łatwy deploy. Jeżeli chodzi o Next.js-a, możemy bardzo prosto zdeployować go zarówno w takim środowisku produkcyjnym,
na serwer. I to nieważne, czy ten serwer jest nasz, czy chcemy go zdeployować poprzez użycie Vercela, ale też mamy bardzo łatwy deploy na naszej maszynie lokalnej. To znaczy możemy korzystać z serwera deweloperskiego. On działa bardzo fajnie, szybko, wszystko się tam natychmiast odświeża. Natomiast jeżeli chcemy zasymulować jakby pracę tego produkcyjnego serwera na naszej domyślnej maszynie, to też bardzo fajnie to działa i też ten łatwy deploy w przypadku, gdy chcemy to wypchnąć już na takie serwery, które są dostępne dla każdego, też można to łatwo zrobić. Do tego jeszcze będę wracał. Next.js wspiera też wszelkie takie nowoczesne, nazwijmy to, sposoby na używanie CSS-a w JavaScriptie. Czyli wszelkie rzeczy typu styled components, typu styled JSX, glamour, emotion, sporo jest tych rozwiązań. To wszystko możemy bardzo łatwo odpalić w Next.js-ie. Też jeszcze do tego wrócę. No dobra, więc troszeczkę było opowiadania. To teraz chciałbym szybko pokazać Wam Next.js-a w akcji, jak on mniej więcej wygląda, żebyście wiedzieli, że w przypadku, gdy znacie Reacta, gdy tworzycie aplikację z Create React App i wiecie, jak się tam tworzy aplikacje, no to w przypadku Next.js-a znacząco się to nie różni. Więc tak jak tutaj wcześniej ktoś napisał na czacie, próg wejścia w Next.js jest bardzo niski. Więc tutaj zobaczcie sobie, mamy tutaj taki projekt, zrobiłem tutaj go, tutaj nic jakiegoś takiego poważnego się nie dzieje, jest tutaj taki prosty sklepik, nie mam tutaj nawet podpiętej prawdziwej bazy danych, zrobiłem sobie taki po prostu tutaj plik DB, gdzie wprowadziłem sobie obiekt w JavaScriptie, żeby zasymulować tutaj korzystanie z bazy danych. No i tutaj generalnie, jak sobie wejdziemy w folder Pages, to mamy na przykład plik CSR. I ja go sobie utworzyłem csr.js i to automatycznie powoduje, że w sytuacji, jak wejdziemy sobie na tę stronę, no to widzicie, że ładuje mi się ten kod z tego pliku. I tutaj w zasadzie nie ma nic dotyczącego Next.js-a, są tutaj jakieś tam wrzucone rzeczy i to jest zwykły po prostu React, czyli w momencie, gdy ten komponent funkcyjny się załaduje, to odpalimy sobie useEffect, który w rzeczywistości pobierze nam produkty z naszego API. A API jest to po prostu ten endpoint łatwo wytworzony przez Next.js-a. Wewnątrz folderu API sobie tworzymy plik products.js. I tutaj jest po prostu zwykła funkcyjka, więc wygląda to bardzo podobnie jak w przypadku Express.js-a. No i teraz jak tu odświeżymy, no to oczywiście nam się pobiera lista tych produktów. Ale słuchajcie, jaki jest problem z tego typu aplikacjami? Użytkownik wchodzi na endpoint CSR i tak naprawdę no on chce zobaczyć sklep. I teraz w sytuacji, gdy sobie damy na przykład bardzo wolny internet, zasymulujemy tutaj na przykład slow 3G, to w momencie, gdy sobie odświeżymy tą stronę, to widać, że ona na początku jest biała, bo użytkownik musi pobrać JavaScript. Ten JavaScript musi się ściągnąć. To się jakby dzieje w przeglądarce i później dopiero ten JavaScript musi odpytać nasz endpoint po produkty. I oczywiście jakby wiele aplikacji w ten sposób działa i wszystko jest spoko, tylko wyobraźmy sobie sytuację, że musimy zrobić aplikację, która na przykład działa szybko albo stosunkowo szybko właśnie w rejonach, gdzie nie ma za bardzo dostępu do szybkiego internetu. Wtedy o wiele bardziej fajniejsza jest sytuacja taka, że w momencie, jak ktoś wchodzi na stronę CSR, to automatycznie powinien dostać to, co chce zobaczyć, a nie, że on najpierw dostaje JavaScript, ten JavaScript się zastanawia, okej, dobra, odsyłam w takim razie ci produkty. I tak jest w przypadku, gdy mamy na przykład SSR. I teraz wejdziemy sobie na SSR
zobaczymy SSR w akcji, jak to wygląda. Oczywiście też tutaj na tym slow 3G jest to troszeczkę wolne, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli odświeżymy tą stronę, to zawsze jakby nie ma sytuacji takiej, że użytkownik dostaje na twarz białą stronę i dopiero później zaciąga te produkty. Użytkownik od razu dostaje gotowego HTML-a, który jego przeglądarka jest w stanie wyświetlić. No i teraz zobaczmy, jak wygląda to w przypadku server side renderingu. Jak wygląda to w przypadku Next.js-a. Zobaczcie. Tutaj ten komponent tak naprawdę zbyt wiele się nie zmienił, ale jeżeli sobie go porównamy, no to już ten cały kod nam odpadł. Nie ma go w ogóle. Więc zobaczcie, nie dość, że użytkownik dostaje od razu na twarz wyrenderowaną stronę od serwera, to jeszcze dodatkowo nie wysyłamy użytkownikowi kodu, który jest odpowiedzialny za komunikację w tę i w tamtą stronę z naszym API. I oczywiście, no tutaj w tym przypadku jest to bardzo mały kodzik i nie robi to większego znaczenia. Natomiast jeżeli macie stronę, która się ładuje i musi odpytać cztery różne endpointy, połączyć ze sobą jakoś te dane i dopiero je wyświetlić do użytkownika, to wtedy się robi z tego sporo więcej kodu i sporo więcej dróg, które tak naprawdę przeglądarka musi wykonać w tę i w tamtą stronę, żeby jakby zbudować stronę, którą chce użytkownik sobie wyświetlić. No i w przypadku server side renderingu w Next.jsie działa to zwykle tak, że w momencie, gdy mamy stronę, którą chcemy wygenerować, mamy różne funkcje. I mamy funkcję na przykład get static props i ta funkcja jest wykonywana po stronie serwera. Serwer w momencie, gdy budujemy stronę, to wtedy jakby pobiera te dane, tak? Tutaj oczywiście mamy fejkowe dane z tego DB fake DB, ale w rzeczywistości moglibyśmy tutaj wykonać te cztery zapytania do naszego endpointu, może moglibyśmy tutaj skorzystać z jakiegoś zewnętrznego API, moglibyśmy tutaj wykonać jakiś kod, który na przykład połączy się z bazą danych i później bardzo prosto, przez to, że robimy return i mamy obiekt props, w nim możemy przekazać propsy, które po prostu zostaną wstrzyknięte do tego komponentu, a ten komponent zostanie wyrenderowany użytkownikowi. Więc tak w skrócie wygląda obsługa server side renderingu. Tutaj widzicie, że jeżeli ktoś zna Reacta, no to tak naprawdę nic więcej się tutaj nie zmienia. Tak naprawdę też fajne jest to, że mamy to wszystko w jednym pliku, więc też możemy się zorientować, co tutaj się mniej więcej dzieje. I też oczywiście te rzeczy, które są importowane i z których korzysta funkcja getStaticProps, nie są dołączane do buildu, który jakby użytkownik dostaje w swojej przeglądarce. I to też jest bardzo fajne, bo jest po prostu wtedy mniejszy build, ale też nie ma tutaj jakiegoś takiego, nie wiem, nie wiadomo czego nowego, że o, muszę się teraz poświęcić trzy na przykład dni czy trzy tygodnie, żeby się nauczyć nowego konceptu, jak działa Next.js. Nie, tutaj wszystko jest mniej więcej tak, jak w przypadku zwykłego Reacta, więc jeżeli ktoś zna Reacta, to myślę, że jest stosunkowo szybko, myślę, że nie wiem, jeden dzień już tam coś sensownego w tym Next.jsie zrobić. Ale słuchajcie, to wszystko, co ja powiedziałem, ten server side rendering, to istnieje już od dawna. Jest Gatsby, jest Hexo, jest Hugo, Jekyll, od cholery jest tych różnych static site generatorów. I jakby ja tak naprawdę korzystałem sporo z Gatsby i tak do Next.jsa, nie wiem, z dwa lata temu czy z półtorej roku temu byłem sceptycznie nastawiony, bo tak za bardzo nie widziałem w tym wartości. Pomyślałem sobie, że okej, generuję te strony statyczne, ale co z tego, jak ja na przykład chcę zrobić sklep, w którym mam 3000 produktów? I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że mam 3000 produktów i na przykład ten produkt nagle się sprzedał. Po prostu wykupili go
a te wszystkie strony mam zbudowane statycznie. No i wtedy sytuacja wygląda tak, że za każdym razem, gdy coś kupi mój produkt, ja muszę na backendzie się zastanowić, aha, to czy ja dalej mam te wszystkie produkty, które wcześniej wyrenderowałem statycznie, czy ja je mam? Jeżeli nie mam, to muszę poinformować mój serwer, żeby się przebudował. I wtedy ten serwer znowu musi przebudować 3000 stron statycznych, to zajmuje czas i to może prowadzić do sytuacji no, niefajnych, na przykład takich sytuacji, że ktoś wejdzie, zobaczy stary build i w tym starym buildzie zobaczy, że ten produkt jest dostępny. Może się stać nawet gorsza sytuacja, że na przykład dzisiaj ten produkt kosztuje 240 zł, ktoś zmieni w API, że ten produkt kosztuje jednak nie 240, ale 300 zł, a ktoś zobaczy starą cenę i wtedy już się pojawiają niefajne sytuacje, reklamacje i tak dalej. Więc jakby strony statyczne są fajne, dopóki nie mamy ich dużo i dopóki one się często nie zmieniają. I Next.js w ostatniej wersji 9.5 i 9.4 zmienił to. Zmienił i naprawił to i moim zdaniem naprawdę doszło do tego, że Next.js, jeżeli chodzi o statyczne generowanie stron, to jest po prostu game changerem. I teraz wam pokażę, o co mi tutaj tak naprawdę chodzi, bo być może to moje tłumaczenie było niezbyt fajne. Więc zobaczymy mniej więcej, co się dzieje w momencie, gdy budujemy strony po stronie serwera. Zobaczcie, mam tutaj pod stronę SSR/products i tutaj mam w nawiasach kwadratowych product ID. Czyli w rzeczywistości mam product i w momencie, gdy podam tutaj parametr 3, to tak naprawdę zostanie wywołany mi ten plik i product ID zostanie tam przekazany jako parametr. Czyli w momencie, jak sobie wejdziemy tutaj na tę stronę, to możemy zobaczyć, że mamy get static props, mamy tutaj obiekt params, params ma atrybut product ID i na tej podstawie jestem w stanie jakby wygenerować sobie statycznie tę podstronę. No i zobaczcie, budujemy sobie podstronę i ja tutaj, no, znaczy ja, w Next.jsie jest możliwość podania Next.jsowi, że chcę wygenerować w czasie builda konkretne strony. Czyli mogę na przykład założyć, że mam 100 produktów, więc chcę powiedzieć Next.jsowi, słuchaj, wygeneruj mi 100 podstron dla produktów. Ja tutaj troszeczkę oszukałem, bo mimo, że mam 3 produkty, to powiedziałem Next.jsowi, żeby mi wygenerował tylko pierwsze 2. Czyli mam tutaj tablicę products, generujemy pierwsze 2, i odpalamy komendę do przebudowy naszego projektu. Każdy projekt, który przebudujemy w Nextie, ląduje w folderze .next, więc robimy rmrv i na przykład sobie tutaj usuniemy ten folder, żeby mieć pewność, że dostaniemy nowy, świeżutki build. I teraz zrobimy sobie yarn build. Tak, tutaj chwileczkę teraz poczekamy. Oczywiście nie mamy dużego sklepu, gdzie mamy tysiące różnych podstron, ale Next.js też sobie z tym radzi. Za chwileczkę też do tego przejdę. Ale zobaczmy, co się dzieje w momencie, gdy tworzymy build. Powiedziałem Next.jsowi, że chcę, żeby wygenerował dla mnie dwie podstrony. Produkt 1 i produkt 2. Nie mam produktu trzeciego. Nie mam go. Więc teraz zasymulujemy sytuację, że ktoś w międzyczasie dodał ten produkt do bazy danych. Czyli sytuacja, która bardzo często się zdarza, kiedy mamy sklep internetowy. I teraz zobaczcie. Next.js ma teraz opcję, która się nazywa fallback, czyli mamy wygenerowane 2 produkty, ale ktoś dobiera się do produktu numer 3. W momencie, gdy mamy flagę fallback ustawioną na false, to Next.js po prostu rzuci błędem 404. Natomiast w sytuacji, gdy ustawimy sobie flagę fallback na true, to wtedy mamy
sytuację do obsłużenia, że Next.js spróbuje nam odpytać specjalny endpoint, który Next.js sobie tworzy i spróbuje w locie wygenerować nam statyczną stronę dla produktu, który brakuje. I teraz pokażę Wam, jak to mniej więcej działa. Otworzymy sobie folder Next i tutaj mamy na przykład serwer Pages i widzicie, że mamy tutaj wygenerowane tylko strony 1 HTML i 2 HTML. I teraz w sytuacji, gdy wejdziemy sobie, oczywiście muszę jeszcze odpalić serwer, więc zrobimy sobie yarn start. W momencie, gdy odpalacie yarn start, to teraz symulujecie tak naprawdę działanie jakby produkcyjnego serwera na waszej lokalnej maszynie, czyli on nie nasłuchuje na zmiany, ale będzie po prostu teraz serwował te wszystkie pliki, które są wygenerowane przez Next.js-a. Czyli wygenerowaliśmy pliki i mamy już tutaj je w tym tymczasowym folderze .next. Jak widzicie, plik z końcówką 3 nie istnieje. I teraz w momencie, gdy wejdziemy na SSR Products 3, to mamy loading i widzicie, że strona została wygenerowana few seconds ago. I zobaczcie, i teraz już nie mam loading. Next.js ogarnął to w taki sposób, że wszedłem na Product 3, pomyślał sobie, nie ma tej strony statycznie wygenerowanej, więc ja ci ją wygeneruję. I zobaczcie, już w tym tymczasowym pliku ta strona została wygenerowana. Next.js poszedł jeszcze dalej i zrobił bardzo fajną rzecz, która zapobiegnie temu problemowi, że mamy wygenerowane 1000 podstron i na przykład jedna z tych podstron wyświetla nam cenę, która jest nieaktualna. I teraz w tym momencie mamy opcję, która też została niedawno dodana do Next.js-a, która pozwala nam ustalić tak zwanego revalidata. I ustawiamy revalidata na 15. I teraz zobaczcie, mamy build z końcówką 0.16. Klikamy sobie, jest 0.16. Przeładowujemy i już ogarnął, że musi się przebudować i teraz już jest ta wersja przebudowana. Czyli mamy jakby to, co na przykład mi bardzo brakowało w Gatsby'm i w innych generatorach stron statycznych, że one są fajne, ale są fajne, dopóki nie mamy dużo produktów i dopóki one jakby często się nie zmieniają. Podstrony, tak? Nie produkty, tylko podstrony. I ten Next.js w ostatnich opcjach, w ostatnich releasach zrobił tą opcję. I to jest bardzo fajne, bo jakby w żaden sposób jakby nie są wymagane tutaj jakieś sztuczki magiczne, bo jak ja słyszałem, że Next.js pracuje nad tą opcją, to pierwsze, co sobie pomyślałem, że okej, dobra, to będzie działało na serwerach Vercela, czyli tej firmy, która sprawuje pieczę nad Next.js-em i oni wtedy tą opcję dadzą, że jak zapłacisz tam kilka dolarków miesięcznie, to ją będziesz miał. Ale nie, widzicie, że to działa bardzo prosto. Mamy serwer, który po prostu sobie w tle działa, który obsługuje to, sprawdza, czy na przykład ten HTML trzeba przebudować, czy nie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj Mikołaj pyta, czy revalidate tworzy jakieś obciążenie po stronie serwera. No to oczywiście jest tworzone jakby po stronie serwera, wykonuje się funkcja getStaticProps. Więc ta funkcja w momencie, gdy jakby Next.js wie o tym, że revalidate musi nastąpić, no to oczywiście po stronie serwera jest wykonywany tylko i wyłącznie ten kodzik dla tej podstrony, więc nie dochodzi do tego, że Next.js mówi, a jest revalidate, to ja muszę przebudować wszystko. Nie, tylko to, co jest brakujące, tylko to, co w danym momencie użytkownik sobie zażyczył i oczywiście póki ten revalidate nie zadziała, no to znaczy jeżeli czas revalidate'u minie, no to następna osoba dostanie wygenerowaną podstronę. Tutaj jeszcze a propos takich featuresów, które są w Next.js-ie i które jakby mamy za darmo w Next.js-ie, a są bardzo fajne,
to Wam pokażę, jak działa prefetch. Prefetch działa w taki sposób, że odświeżamy teraz naszą przeglądarkę, robimy taki tak zwany twardy reset i zobaczcie, mam produkt pierwszy, tutaj mam zakładkę network, która mi pokazuje, czy są jakieś wykonywane zapytania do naszego serwerka. I zobaczcie, w momencie, gdy ktoś najeżdża na link, to Next.js wie, że najprawdopodobniej ten gość, co najechał na ten link, chce wejść na ten produkt, więc już w tle Next.js zrobił prefetcha na ten JavaScript, który jest potrzebny dla tej strony. I wchodzimy i od razu, widzicie, wszedłem w tą stronę i już załadował mi się tylko JSON, który wypełnia tę stronę. Nie załadował mi się na nowo HTML, nie załadował mi się na nowo JavaScript. I to jest bardzo fajna opcja, którą oczywiście można osiągnąć, jeżeli się nie skorzysta z Next.js-a, ale tutaj nic w żaden sposób nie musieliśmy grzebać i mamy bardzo fajną opcję, która tak naprawdę czyni naszą aplikację super szybką. A to jest bardzo ważne, żeby aplikacja była super szybka, ponieważ Google już zapowiadał wprowadzenie zmian w swoich algorytmach, które będą premiowały strony, które po pierwsze są zrobione dobrze UX-owo, a po drugie, które po prostu ładują się w sposób inteligentny, czyli że się nie dzieje sytuacja taka, że jak wchodzisz na stronę główną, to masz zapytania na przykład do 15 różnych miejsc, żeby pobrać różne JavaScripty, żeby odpytać różne API. Więc dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć, że Next.js jest frameworkiem przyszłości, bo on właśnie pozwala robić te wszystkie optymalizacje w sposób łatwy, w sposób taki, że ja nie muszę ślęczeć i konfigurować webpacka, ustawiać jakichś endpointów po stronie backendu, po prostu to działa, więc myślę, że sporo firm, dla których SEO jest istotne, wkrótce będzie się zastanawiało, jak mogą skorzystać z Next.js-a. No dobra, więc myślę, że tyle, jeżeli chodzi o Next.js-a w akcji. No ale możecie zapytać się, po co te strony statyczne? Przecież ja mam single page appa, przecież ja buduję strony statyczne z użyciem Railsów albo PHP-a. Po co ci to wszystko, co to nam daje? Więc pamiętajcie o tym, że strony statyczne są bardzo szybkie. Możecie mieć na przykład sytuację taką, że chcecie wygenerować na przykład 100 podstron, bo czasami są takie web aplikacje, które mają 100 podstron i koniec, więc możecie je wygenerować i możecie je wstawić na serwer i nie musicie mieć tam PHP-a, nie musicie mieć tam bazy danych, nie musicie mieć tam postawionego Redisa, nie musicie mieć zainstalowanego, nie wiem, jakiegoś systemu bazodanowego, po prostu możecie mieć zwykły serwer, który jedyne co robi, to serwuje strony statyczne. Jeżeli masz strony statyczne, to też automatycznie jakby nie masz tych czterech rzeczy, tak? Więc one są bezpieczniejsze. Twój serwer staje się bezpieczniejszy, ponieważ nie jest on odpalany z tymi wszystkimi Node.js-ami, nie jest on odpalany z systemem bazodanowym i tak dalej. Masz zwykłe strony HTML, jesteś w stanie szybko i bezpiecznie je serwować. Oczywiście nie zawsze da się zrobić aplikację, która jest w 100% statyczna, że jedyne co robimy to po prostu wypluj mi statyczne strony i wrzuć je na serwerek, który tylko potrafi serwować statyczne strony. Nie zawsze jest to możliwe, ale uważam, że zawsze powinno się dążyć do tego, że jeżeli możecie coś wygenerować w sposób statyczny, to najlepiej jest to po prostu zrobić. Kolejna rzecz, którą ja na przykład uwielbiam w stronach statycznych, to jest to, że w stronach statycznych mało rzeczy może pójść nie tak. Często jest sytuacja taka, że mamy na przykład aplikację w całości postawioną na Ruby on Rails albo Laravelu, mamy stronę statyczną, która jedyne co robi, to na przykład wyświetla do nas kontakt. Wyświetla mapę, wyświetla numer telefonu i tak dalej.
I w sytuacji, gdy korzystamy z całego potężnego backendowego frameworku do wyświetlenia tylko i wyłącznie tej strony, może dojść do sytuacji takiej, że na przykład ktoś wejdzie na tą stronę, a będzie error na przykład 500, bo Railsy nie mogą się połączyć do bazy danych. No ale zaraz, po co oni się chcą połączyć do bazy danych, jak ja wyświetlam tylko i wyłącznie dane kontaktowe? I właśnie to jest fajne w stronach statycznych, że możemy je wygenerować, wrzucić i one nie dotykają naszego frameworka, są szybkie, bezpieczne. Dodatkowa jeszcze zaleta budowania stron statycznych, to myślę, że może też to pokażę na przykładzie. Załóżmy, że jest piątek, piąteczek, piątunio i na przykład ktoś mi mówi, słuchaj Artur, zbuduj nową wersję strony i wrzuć ją na serwer. I załóżmy, że ja, albo mój kolega, albo koleżanka, ktoś spieprzył. Na przykład w bazie danych produkt nie ma ID 1, tylko nagle nie ma ID, tylko jest hash. I teraz Artur przychodzi, puszcza builda, chce zbuildować tę stronę, i nagle, w momencie, kiedy zapiszemy to, to widzimy, że ten build nam się wysypał, że jakby komenda zwróciła błąd i wtedy automatycznie ja nie wypycham w żaden sposób builda, który jest oszkodzony. I teraz wyobraźcie sobie, jakie to jest świetne, jeżeli macie mały sklep i jedyne, co musicie zrobić, to na przykład wygenerować 50 podstron z waszymi produktami. Puszczacie builda, jeżeli ten build przeszedł, to najprawdopodobniej, wiadomo, zawsze może coś pójść nie tak, jak to w informatyce, ale najprawdopodobniej wszystko jest spoko, bo ten build przeszedł, strony HTML zostały wygenerowane. I teraz tutaj ktoś pytał, na czym to polega, że strona została wygenerowana po stronie serwera. Zobacz, jeżeli mamy strony generowane po stronie serwera i wchodzimy sobie tutaj na przykład w serwer Pages, SSR, i na przykład, teraz co ja chciałem pokazać, Pages, build mi nie przeszedł, więc naprawimy build, walimy go jeszcze raz i zobaczycie, co tam się pojawi. Tym razem build przeszedł, naprawiliśmy go. I zobaczcie, wchodzimy w Next, mamy serwer, mamy Pages, mamy podstronę SSR HTML. Widzicie? Product name. Tutaj już mam normalnie znaczniki HTML wrzucone i one zostaną wyrenderowane po stronie klienta. Oczywiście jakiś tam JavaScript pewnie będzie, jakiś CSS pewnie będzie, nie mówię, że nie, tylko chodzi o to, że klient na twarz nie będzie miał nigdy białej strony, tylko zawsze będzie miał jakieś dane, co spowoduje tak naprawdę szybsze wyświetlenie ich i w przyszłości o wiele wyższy ranking w Google. Więc istotne zmiany w Next.js 9.5, bo tak jak już mówiłem, ja wcześniej nie byłem zbyt przekonany do Next.js-a, ale właśnie mnie przekonało ten Stable Incremental Static Regeneration, czyli właśnie te narzędzia, które pozwalają nam robić fallback, które pozwalają nam robić rewalidację stron i to po prostu działa, to jest szybkie i to jest proste w obsłudze. I moim zdaniem to jest killer feature ostatnio dodany w Next.js. Kolejna rzecz, która została dodana, to Customizable Base Path. W skrócie polega to na tym w taki sposób, że możemy łatwo serwować Next.js-a z jakiejś podstrony, z jakiegoś podkatalogu w naszym projekcie i wcześniej to nie było możliwe. Znaczy było to możliwe, ale nie tak łatwo jak teraz. Sorry, jedzie karetka, zawsze jak przemawiam tutaj do kogoś, to musi akurat jechać. Więc mamy Customizable Base Path, który umożliwia nam serwowanie Next.js-a z danego na przykład podkatalogu na jakiejś domenie
I to jest bardzo fajna opcja, zwłaszcza jak chcemy migrować jakiś duży serwis. Wtedy na przykład możemy sobie powiedzieć, a nie, tam bazę, jeszcze stronę główną zostawimy w Laravelu, ale na przykład już pod stronę chcemy generować Next.js-em. I wtedy bardzo fajnie, łatwo można to zrobić. Kolejna rzecz to rewrites, redirects and headers. Bardzo fajna rzecz też, jeżeli chcecie robić jakąś migrację i część na przykład aplikacji mieć zrobioną w Next.js-ie, część w czymś innym, to wtedy często jest konieczność ustawiania jakichś headerów, żeby to było wstecznie kompatybilne z jakimś API, realizowanie redirectów. To wszystko też możemy robić w Next.js 9.5. Mamy też cache'owanie, czyli w momencie, gdy mamy bardzo dużo stron i jakby one się przeładowują, znaczy rewalidują, no to też są tam pewne jakby usprawnienia, że między buildami na przykład jest wykonywanych mniej operacji zapisu na file system, co się przekłada po prostu na szybsze buildy. Istotne zmiany w Next.js 9.4 zrobili polyfill na fetcha, więc w sytuacji, gdy mamy na przykład kod zrobiony, mamy jakiś kodzik po stronie serwera, jeżeli tutaj wywołamy fetcha, to Next.js automatycznie weźmie nam fetcha serwerowego, backendowego. Natomiast jeżeli chcemy coś zrobić, bo oczywiście możemy dalej robić coś a la single page app w tym komponencie, mimo że on jest renderowany po stronie serwera, w żaden sposób nam to nie przeszkadza, to możemy oczywiście korzystać z fetcha i on go wtedy spolifiluje na ten fetch po stronie przeglądarki. Więc kolejna rzecz, Web Vitals Reporting, to jest troszeczkę to, o czym mówiłem wcześniej. Google wprowadził takie fajne metriksy, które jakby pozwalają określać parametry stron, ile zajmuje na przykład największa, ile czasu zajmuje wyrenderowanie jakiegoś tam ważnego fragmentu strony, albo jakie jest opóźnienie w momencie, gdy wpisujesz coś w formularzu. I Next.js też to fajnie obsługuje od wersji 9.4, że możemy sobie włączyć obsługę Web Vitals Reporting i możemy sobie na przykład zrzucać takie informacje, możemy sobie zrzucać te informacje do web, do naszych jakichś analitycznych aplikacji, do Google Analytics czy do jakichś innych. Możemy to łatwo włączyć i po prostu mierzyć to na różnych podstronach w Next.jsie. Został też wprowadzony bardzo fajny obsługa zmiennych środowiskowych, czyli jeżeli mamy zmienną środowiskową, którą chcemy mieć po stronie klienta, to sobie ją musimy sprefiksować next podkreślenie public i wtedy jakby możecie łatwo uniknąć sytuacji takiej, że macie zmienne środowiskowe, które macie po stronie backendu, czyli na przykład jakieś sekrety, jakieś klucze prywatne i w żadnym wypadku nie chcecie, żeby one przypadkowo czy po jakichś zawirowaniach znalazły się w tym buildzie po stronie klienta, więc to fajnie rozwiązali przez to prefiksowanie, że po prostu od razu wiadomo, czy dana zmienna środowiskowa może zostać wyświetlona na frontendzie, czy nie. Więc podsumowując już, bo już powoli zmierzamy do końca prezentacji, killer features Next.js, łatwe generowanie statycznych stron, kropka. Bo są inne narzędzia jak Gatsby, jak Hexo, jak Hugo i tak dalej, gdzie łatwe generowanie stron statycznych jest, ale jak nie masz ich na przykład 10 tysięcy, albo łatwe generowanie stron statycznych, jak na przykład często się nie zmieniają. W Next.jsie po prostu jest łatwe generowanie stron statycznych. I nieważne, czy je generujecie w oparciu o dane, które pochodzą z waszego API, z GraphQL-a, z file systemu, nieważne, po prostu łatwo się generują strony statyczne. Zero config. Wchodzicie w Next.jsa, bardzo dużo rzeczy, takich jak ten prefetch, jak właśnie jakaś rewalidacja tych buildów, jak nawet skonfigurowanie jakiegoś preview mode, tego typu rzeczy mamy domyślnie w Next.jsie. Nie musimy ich konfigurować, nie musimy raportować u swojego pracodawcy tygodnia na konfigurację czegoś i on się później pyta, gdzie są feature'y, cwaniaku, tylko po prostu mamy wiele rzeczy skonfigurowanych. Świetna dokumentacja. Moim zdaniem naprawdę
fajna jest z tego względu, że często problem z dokumentacją jest taką, że okej, chcesz zrobić aplikację typu to-do listę, no to wchodzisz w dokumentację i fajnie, zrobisz to. Ale jeżeli chcesz już zrobić coś bardziej zaawansowanego, to często się zdarza, że dokumentacja jakby nie oferuje ci takiej wiedzy. A tutaj Next.js poszedł naprawdę zajebiście do przodu z tym, że mamy w repozytorium Next.js examples, przykłady i mamy tutaj tak, przykład jak zrobić aplikację w Next.js z AuthZero, jest. Jak zrobić integrację z Graph CMS, jest. Jak zrobić z WordPressem, jak zrobić na przykład aplikację, która korzysta z Algoli, jak podłączyć Apollo, Reduxa, to wszystko macie w tym repozytorium i możecie sobie po prostu pobrać te przykłady i sprawdzić sobie lokalnie, czy od razu nawet zdeployować je na Vercel i po prostu zobaczyć, jak to działa i naprawdę zrobili z tym świetną robotę. Na pewno będę na swój kanał jeszcze nagrywał różne filmiki, jak zrobić Next.js-a z Prismą, na przykład połączyć z Prismą 2, bardzo fajny ORM do łączenia się z bazą danych, więc te wszystkie rzeczy będę jeszcze poruszał na kanale i też Was zachęcam, żebyście sobie po prostu sprawdzili te przykłady w wolnym czasie, oczywiście, jeżeli macie taką potrzebę i chęć. Prosty deploy. Pamiętajcie o tym, że jakby to też jest ważna rzecz, bo tak naprawdę nie każdy zespół ma kompetencje wdrażania rzeczy na serwer. A tutaj przez to, że jest ta firma Vercel, która sprawuje jakby pieczę nad Next.js-em, ona daje ci możliwość zdeployowania twojego projektu now deploy. I po chwili dostaniesz link z HTTPS-em, na którym twoja aplikacja działa. I to naprawdę jest bardzo potężne narzędzie. Te endpointy, które macie w waszej aplikacji, Vercel tak naprawdę deployuje je jako funkcje serverlessowe, co też jest w ogóle w wielu przypadkach mega ułatwieniem. Nie musicie wchodzić do panelu AWS-a, konfigurować Azure'a i tak dalej. Po prostu Vercel robi to za was i w przypadku, gdy chcecie korzystać z tego deployu wy sami w domu, to możecie robić to za darmo i tam nie ma za dużych jakichś tam limitów. Oczywiście jak zaczniecie kopać bitcoiny albo nie wiem, używać tych endpointów, żeby atakować jakieś serwery, no to dostaniecie bana i dziękuję, do widzenia, tak? Ale w sytuacji, gdy chcecie po prostu pobawić się tym, zrobić jakieś side projecty i tak dalej, wszystko jest za darmo. W sytuacji, gdy chcecie korzystać z Vercela i na przykład go deployować automatycznie z GitHuba, a macie organizację, czyli na przykład pracujecie w jakiejś firmie i chcecie to robić w ramach firmy, no to oczywiście nie jest to za darmo i wtedy musicie płacić 20 dolców za użytkownika. I co ciekawe, tam też nie ma jakichś limitów. Nie wiem do końca, jak to działa. Ja do tej pory nie miałem tak wielkiego ruchu na swoich tych projektach, żeby ktoś mi tam dzwonił do mnie i mówił, że faktycznie tam jakby wykorzystałem limity i że muszę za to zapłacić więcej, ale jakby utrzymują, że nie ma tam limitów. Nie wiem, jak to działa, ale być może to jest taka promocja, żeby zobaczyć, przyciągnąć ludzi, a później zaczną za to tam słono żądać zapłaty. Nie wiem, może tak będzie, ale na razie bardzo fajnie to działa. No i najważniejsze jest to, że deploy Next.a jest bardzo prosty z tymi wszystkimi feature'ami, które wam pokazałem, na wasze własne serwery. I to jest moim zdaniem kluczowa sytuacja, bo też Daria wcześniej mówiła, że jestem fanem decentralizacji i oczywiście nie lubię takich rozwiązań z vendor lockiem, że na przykład tylko muszę deployować na Vercela, a jak nie, no to połowa rzeczy nie działa. Prosty deploy jest nawet w sytuacji, gdy chcecie hostować to po swojej stronie. Więc teraz przechodzimy do sekcji Q&A. Jak działa Facebook? Gdzie tak naprawdę jest React? Wchodząc na facebook.com dostajemy gotowy szablon HTML, a ani jednego div z ID root. Znaczy, powiem ci tak, przede wszystkim React nie musi działać na divie z ID root, więc być może
nie jestem pewien. Jest tam jakieś inne ID, na przykład, nie wiem, main i do niego jest wstrzyknięty React. Jak działa dokładnie Facebook? Przyznam szczerze, że dawno tego nie zgłębiałem, ale ostatnio jak go sprawdzałem, no to jestem pewien, że nie działał on server side renderingowo, po prostu zaciągał JavaScripta i dopiero później dorzucał elementy do dokumentu w przeglądarce. Chris pyta, co to znaczy, że strona jest statyczna? Jeżeli dostajemy gotowy HTML z serwera, to znaczy, że strona jest statyczna? Jeżeli tak, to większość stron jest tak zbudowanych i nie ma problemu z dużą ilością produktów. Gdyby to się miało generować w przeglądarce, to by dopiero był problem. No wiesz co, właśnie Chris, problem polega na tym, że często tak jest. Nie mówię, że zawsze, ale często jest tak, że masz single page appa, który działa w taki sposób, że właśnie serwer zwraca ci HTML-a, ale zwraca ci takiego maciupkiego HTML-a, gdzie właśnie masz tam na przykład div id root i później JavaScript jest odpowiedzialny na przykład podepnij Reacta na id root. Dobra, gotowe. Później sfetchuj mi tam na przykład listę produktów. Dobra. I wstawia te produkty. Więc jakby czasami aplikacje single page app właśnie działają w taki sposób. A co to znaczy, że strona jest statyczna? No idealna strona statyczna, taka chyba książkowa, no to jest po prostu wygenerowana po stronie serwera, w taki sposób, że jak wejdziesz i otworzysz źródło tej strony, to będziesz miał po prostu całego HTML-a gotowego do wyświetlenia użytkownika. I wtedy to jest strona statyczna. Natomiast jeżeli ta strona jest na przykład półstatyczna, tak, czyli że na przykład część rzeczy jest no, już w dokumencie, ale część jest na przykład dociągana tam przez HTML-a, przez jakieś zewnętrzne usługi i tak dalej, no to już moim zdaniem nie można powiedzieć, że to jest taka stricte statyczna strona. Więc nie znam konkretnej definicji, ale gdybym miał przedstawić swoją definicję, to tak ona by brzmiała. Jak to jest, że Facebook Multipage App używa Reacta, który jest do Single Page App? Wiesz co? Też nie jestem tutaj jakby znawcą i inżynierem Facebooka, natomiast to Facebook korzysta z Reacta, to jest pewne i tam masz różne podstrony, ale to, że masz podstronę, tak, czyli na przykład facebook.com/events/promit, to wcale nie oznacza, że to jest nagle multipage app, bo to tak naprawdę pod spodem może być jeden plik index.php, który obsługuje routing dla tych wszystkich podstron. I wtedy tak naprawdę możesz mieć różne podstrony, ale w takim rozumieniu, jak jest zbudowana aplikacja w Reakcie, no to może być to single page app. Czy można się zabezpieczyć przed wygenerowaniem zbyt wielu stron? Pyta Krzysztof. Tak, możesz się zabezpieczyć w ten sposób, że właśnie tak jak pokazywałem ten przykład, że ja generowałem tylko i wyłącznie podstronę dla pierwszych dwóch produktów, a ta podstrona dla produktu trzeciego została wygenerowana dynamicznie. I tutaj możesz się zabezpieczyć w ten sposób, że na przykład możesz sobie powiedzieć, dobra, to chcemy statycznie na przykład chcemy na przykład wygenerować 100 najbardziej popularnych produktów i wtedy sobie ograniczasz, zawężasz, mówisz, bo tam jakby to jest zwykła funkcja w JavaScriptie, więc możesz tam podać różnego rodzaju warunki i powiedzieć Nextowi, że wygeneruj mi podstronę dla pierwszych na przykład 100 najbardziej popularnych produktów i wtedy Next to zrobi, a resztę na przykład starszych, mniej popularnych produktów będzie je generował dynamicznie, tak jak to pokazywałem w tej krótkiej sesji przed chwilą. Jak się ma Prefetch do nawigacji tabulatorem? Bardzo fajne pytanie, podoba mi się Krzysztof. Powiem ci szczerze, że nie sprawdzałem tego, natomiast
nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że prefetch zadziała wtedy, bo po prostu no, to jest element DOM, który nagle staje się aktywny, tak? I w momencie, gdy najeżdżasz myszką, no to coś staje się aktywne, tak? Pod tą twoją myszką i myślę, że tak samo działa to z tabulatorem, natomiast tutaj zadanie domowe dla mnie i dla was, żeby to sprawdzić. Czy są gotowe, Maciej pyta, o pozdro Maciej, czy są gotowe narzucone przez framework mechanizmy do autoryzacji i uwierzytelniania? Nie, właśnie Next.js jakby jest zopiniowany, ale jest zopiniowany pod względem routingu, pod względem jakby renderowania rzeczy po stronie serwera, pod tym względem, że korzysta z Reacta, natomiast mechanizm autoryzacji i uwierzytelniania w całości jest do realizacji, do wyboru po twojej stronie. Możesz użyć takich rzeczy jak Firebase, masz nawet przykład na to w sieci. Później jest Auth0, też możesz użyć i chyba nawet to było u mnie na kanale bardzo dawno temu, już nie pamiętam dokładnie, ale pokazywałem taką wczesną wersję Next.js-a, właśnie jak można korzystać z Auth0 do takiego uwierzytelniania tych endpointów. Masz też fajne takie rozwiązanie, które też będę chciał nagrać na ten temat materiał i ono się nazywa NextAuth i to jest też bardzo fajne jakby rozszerzenie do Nexta, bo Nexta oczywiście możemy rozszerzać o różne dodatki i jednym z takich dodatków jest właśnie NextAuth, który tak naprawdę potrafi korzystać z twojej bazy danych i potrafi jakby dodawać różne providery i chcesz na przykład zrobić uwierzytelnianie w oparciu o na przykład Facebooka i dodatkowo chcesz na przykład sprawdzić rolę w swoim systemie bazodanowym, to ten NextAuth bardzo fajnie to wspiera, ale tak jak powiedziałem, jest to wtyczka, jest to rozszerzenie, więc Next.js ci tego w żaden sposób nie narzuca, nie poleca i tak dalej. W takim razie Symfony, Laravel, jakie strony generuje? Na pewno nie statyczne. No tak, no bo też nie jestem ekspertem Laravela, ale zwykle to działa tak, że masz serwer, na przykład Nginx i masz określone routy, które obsługuje ci Laravel. I wtedy na przykład w momencie, gdy ktoś wchodzi na twoją stronę /products, no to to się dzieje tak, że jest zapytanie do Nginxa, Nginx przekazuje to zapytanie do Laravela, Laravel patrzy gdzieś tam sobie w routingu na przykład, on chce produkty, wchodzi tam w kontroler produkt, indeks, pobiera te produkty z bazy danych, później je wrzuca do jakiegoś tam twiga czy jakiegoś szablonu, ERB, cokolwiek i wyświetla te dane, więc w żaden sposób, tak jak tutaj zauważyłeś, nie jest to statyczne, bo za każdym razem, gdy chcesz zobaczyć stronę, product, no to musi działać Laravel, musi działać system bazodanowy i Laravel musi ci zwrócić po prostu ten HTML, który później zostanie wyświetlony w twojej przeglądarce. Natomiast w sytuacji, gdy generujesz stronę statycznie przez Nexta, przez Gatsby i tak dalej, no to już masz folder, tak jak pokazywałem wcześniej, w którym masz zbudowany plik HTML i serwer po prostu bezpośrednio ci go serwuje. Kiedy stosować React, a kiedy Next? Więc to jest trochę takie pytanie. W Nextie tak naprawdę używamy Reacta, prawda? Bo tak to działa, że automatycznie, jeżeli korzystamy z Nexta, no to korzystamy też z Reacta. Natomiast tutaj pewnie ci chodzi o to, kiedy moim zdaniem warto jest na przykład zrezygnować z takiego typowego Reacta, tam nie wiem, Create React App, a kiedy sięgnąć po Nexta. Wydaje mi się, że warto jest sięgnąć po Nexta w sytuacji, gdy właśnie nie robisz takich stron jak Facebook, czyli na przykład jeżeli masz na przykład użytkownika, który wchodzi na stronę główną i on widzi całkiem co innego niż na przykład inny użytkownik i to zależy od jego sesji, to zależy od jego historii korzystania z tej web aplikacji, to wydaje mi się, że wtedy niekoniecznie trzeba korzystać z Nexta, bo
bo nie, ale na przykład jeżeli masz właśnie sklep internetowy, jeżeli masz na przykład dużo podstron, które na przykład rzadko się zmieniają i zależy ci na tym, żeby ta strona na przykład dobrze działała na wolnych komputerach, dobrze działała w sytuacji, gdy ktoś ma na przykład słaby internet, no to myślę, że wtedy warto jest sięgnąć po Nexta. Jak w Next.js uzyskać efekt friendly URL-i? Kontakt/buty sportowe Nike Air Max. Niektóre URL-e dotyczą kategorii, niektóre produktów, niektóre statycznych stron. Więc tak, no tutaj jakby routing Next.js-a jest bardzo bogaty i na przykład w przypadku tym, jak pokazywałem wam ten SSR/products/1, no to ten jeden, ta jedynka, to jest tak naprawdę parametr, który jest później przekazywane do tych budowanych stron. I równie dobrze ten parametr możesz nazwać na przykład slack i możesz zrobić wtedy na przykład categories/navyasy-kwadratowe/slack i w sytuacji, gdy będzie /categories/buty sportowe, to te buty sportowe zostaną wrzucone do tej podstrony reactowej i tam możesz przechwycić to i na przykład odpytać bazę danych, pobrać wszystkie buty sportowe i po prostu je wyświetlić, więc wtedy możesz w ten sposób uzyskać friendly URL-e. I oczywiście jak masz jakieś strony, które są całkowicie statyczne, że nie musisz podawać tego parametru buty sportowe, spodnie, czapki i tak dalej, no to po prostu se robisz pod stronę kontakt.js i ona zostanie od razu ci wygenerowana. Można na Vercela wrzucić Dockera z PHP, MySQL i Nginx. Nie, Vercel to jest po prostu usługa, można ją nazwać cloudowa, tak? Czyli na przykład jak wrzucasz aplikację swoją na Firebase'a, no to piszesz Firebase deploy i wtedy jakby twoje polecenie w systemie komunikuje się z serwerem Firebase'a, wysyła jakieś twój token uwierzytelniający, przechwytuje te pliki i oni się zajmują tym po swojej stronie, więc tak naprawdę Vercel nie umożliwia ci wejścia na ich serwer. Jakby w ich pojęciu nie ma czegoś takiego. Właśnie oni jakby są taką abstrakcją nad serwerem, czyli oni od ciebie przyjmują pliki, oni od ciebie przyjmują jakiś token, kim ty jesteś i pod spodem wszystko robią za ciebie, zajmują się PHP-em, MySQL-em, znaczy, przepraszam, MySQL-em się nie zajmują, bo bazy danych jakby Vercel w żaden sposób ci nie tworzy, ale tą warstwę Node.js-a, PHP-a, jakby serwowania też później tych treści, czyli Nginx, Vercel bierze na siebie i to jest jakby ukryte, to jest taka jakby czarna troszeczkę skrzynka. Czy w celach szkoleniowych Next.js plus Node.js dla stworzenia gry typu quiz wieloosobowej to dobry pomysł? Pytanie tutaj bardziej w kierunku, kiedy korzystać ze statycznych stron. Znaczy wiesz co, Next.js przede wszystkim on ci nie narzuca zrobienia strony statycznej. Możesz na przykład z powodzeniem z Next.js-a korzystać w taki sposób, że możesz utworzyć projekt, zrobić na przykład pod stronę quiz i ją naklepać w identyczny sposób, jakbyś zrobił aplikację w Reakcie. I tam jedyne, co możesz zrobić, to na przykład odpytywać endpoint quiz. Więc ja osobiście na przykład lubię właśnie Next.js-a, nawet do tego typu takich prostych proof of conceptów i tak dalej, używać sobie go, bo mam właśnie możliwość szybkiego postawienia sobie serwera i nie muszę otwierać w dwóch tabach backendu i frontendu, tylko mogę sobie pisać w Reakcie tak, jakbym pisał z użyciem Create React App, ale korzystać sobie na przykład właśnie z tych backendów, więc wtedy możesz tak naprawdę sobie w celach szkoleniowych coś takiego zrobić i całkowicie zapomnieć o tych funkcjach, które Next.js ci oferuje, tych tam get static props, tego tam revalidata i tak dalej. Nie musisz z tego korzystać, możesz po prostu zrobić sobie zwykłą stronę renderowaną po stronie klienta. Jedyne, do czego musisz się przestawić, no to po prostu Next.js troszeczkę ci narusza, narzuca routing, czyli po prostu no
Pewnie dałoby się to zrobić, ale jest to troszeczkę bez sensu, że w Next.js no, nie masz tego React routera, tak? No, na upartego możesz go tam wrzucić, ale lepiej by było raczej korzystać z tego routingu, który jest narzucony i promowany przez Next.js. A, łyk tutaj wody i Chris pyta, Chris to chyba najwięcej pytań dzisiaj zadał. Można połączyć się SSH z serwerem Vercel? Nie, nie można. Nie można się połączyć, bo tak jak już mówiłem, Vercel jest po prostu abstrakcją, która jakby załatwia za nas sprawę skalowania się, sprawę odpalania Node.js-a, PHP-a, Go. To wszystko jest ukryte i Vercel nam daje po prostu możliwości no dosyć ograniczone. Oni tam chyba nam dają komendę deploy, żeby tam wrzucić coś. Dają nam na przykład możliwość, że możemy zrobić rollbacka, czyli na przykład Vercel jakby pamięta ostatnie dwa deploye, czy tam ile se skonfigurujesz i w sytuacji, jak chcesz się cofnąć na przykład do jakiegoś, no to możesz im powiedzieć, hej Vercel, cofnij mi tam wersję, tak? Ale nie możemy tam wejść po SSH i się bawić serwerem Vercela, tak jakby to był nasz serwer. Czy porównywałeś może Nuxta do Nexta? Jak to wyszło z twoich testów? Wiem, że Nux to Vue, ale może miałeś okazję i ciekawe przemyślenia. Nie korzystałem nigdy z Vue. Słyszałem tylko od znajomych programistów, którzy korzystają z Vue, że Nux jest fajny. I to tyle, co mogę powiedzieć, bo sam nie programuję we Vue. Dawid pyta, czy Next.js wspiera architektury mikrofrontendowe? Powiem szczerze, że nie wiem. Nie interesowałem się mikrofrontendami, nigdy nie potrzebowałem tego robić, więc nie chcę tutaj wprowadzić w błąd. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wrzucisz link do tego projektu, co pokazywałeś, ciężko było jakoś bardziej rzucić okiem, Marcin pyta. Jasne, tak, zwykle jak właśnie pokazuję jakiś kod w trakcie filmiku, to wrzucam zawsze to na repozytorium i daję do tego link, więc myślę, że trzeba poczekać chwilkę, aż się tam ogarniemy z publikacją tego materiału i kod będzie w opisie do nagrania. Nie uważasz, że jako deweloperzy widzimy trochę zabawny plot twist? Był hype i nadal jest na wrzucanie jak najwięcej logiki na urządzenie klienta, aby odciążyć serwery. A tu nagle widać zwrot jednak bardziej w stronę SSR. Znaczy, wydaje mi się, że w informatyce to bardzo często dochodzi w branży IT do takich plot twistów i tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika. Wydaje mi się, że często to jest troszeczkę tak, że ludzie muszą się sparzyć i muszą tak naprawdę popełnić błędy, żeby później wiedzieć, że czegoś na przykład nie można tak tego robić. I ja na przykład mogę podać przykład, że kiedyś właśnie jak jeszcze zaczynałem z Reactem, to było jakoś tam, nie wiem, 2017 rok, to pamiętam, że robiłem jakiś tam panel administracyjny, w którym było sporo różnych rekordów, które można było edytować, wyszukiwać i tak dalej. I pamiętam, że my właśnie mieliśmy problem taki, że zrobiliśmy ten admin panel jako single page appa, a tam się robiło bardzo dużo tych rekordów. I na przykład na gorszych komputerach ten panel administracyjny po wykonaniu jakiejś tam operacji no nie był zbyt przyjemny w użyciu, delikatnie mówiąc. I być może teraz bym skorzystał z serwer site renderingu, nie? Więc później jeszcze też dochodzą do tego takie rzeczy, że takie plot twisty czasami jakby się odbywają, bo się zmienia dużo innych rzeczy naokoło. Na przykład zwróćcie uwagę, że nie wiem, w 2010, w 2011 roku moim zdaniem nie było tak łatwo zrobić sobie stronę i serwować ją przez content, przez CDN-a, przez Content Delivery Network.
Oczywiście było to możliwe, trzeba było mieć jakąś wiedzę z zakresu DevOpsów, administracji serwerami i tak dalej. Natomiast teraz okazuje się, że możesz mieć taki CDN pstrykając w palce, właśnie korzystając z Vercela i tak dalej, że możesz mieć de facto stronę, która jest gotowa do bycia serwowaną z różnych data center na świecie, nic za to nie płacąc i nawet nie wiedząc, jak to dokładnie działa. I dlatego takie plot twisty często się dzieją, bo po prostu zmieniają się uwarunkowania naokoło. A co jeżeli produkt został kupiony, ale płatność nie przeszła, to ten produkt przebuduje dwukrotnie stronę z produktem. Kupiony produkt, jedna sztuka, płatność przeszła. No tu już Mikołaj widzę, że się bawi tutaj w znajdywanie corner case'ów różnych. Przeanalizujmy. Produkt został kupiony, ale płatność nie przeszła. To ten produkt przebuduje dwukrotnie stronę z produktem. Kupiony produkt. Wiesz co, wydaje mi się, że jakby zamówienie jest obsługiwane na backendzie, tak? I oczywiście Next.js jakby nie rozwiązuje za ciebie różnych corner case'ów, że jesteś w stanie coś komuś sprzedać 3 razy albo że płatność ci nie przeszła, a ty tam odjąłeś 1 sztukę. Jeżeli coś spierniczysz tam, no to Next.js tutaj nie pomoże. I tutaj wydaje mi się, że po prostu kwestia jest taka, że trzeba dobrze napisać endpoint do obsługi zamówienia, tam obsłużyć tą płatność i wtedy po prostu mieć jakąś logikę, która w odpowiedni sposób na przykład oznacza produkty jako nieaktywne albo niedostępne, albo że musisz zaczekać, zapytać o ten produkt i wtedy to, co jest na backendzie, jest jakby no, wyrocznią dla tego, jak wygląda ten Next.js, jak to wszystko obsługuje. Trzeba pamiętać, że Next.js i strony statyczne, no to jakby służą nam na takich stronach właśnie do wyświetlania czegoś, tak? Czyli po prostu, że wchodzisz i szybko możesz coś wyświetlić, ale na przykład opcję dodaj do koszyka obsługujesz już w sposób asynchroniczny. Nie zrobisz tego w sposób statyczny, tak? I wtedy endpoint ci na przykład może zwrócić, o, ten produkt już niestety jest niedostępny, albo wystąpił jakiś błąd, za chwilę do ciebie wrócimy i tak dalej. Więc tutaj jest to bardziej rozwinięty, że tak powiem, problem i wydaje mi się, że rozwiązań jest co najmniej kilka. Spotkałeś się właśnie z takim problemem, jeżeli w Pawnej miałeś myślnik, to nie przechodziło produkcji. Wiesz co, ręki sobie nie dam uciąć, ale wydaje mi się, że to działało, że miałem produkt z bazy danych z myślnikiem i wydaje mi się, że to działało, ale ręki sobie teraz nie dam uciąć. Współpraca z innymi językami na backendzie to serwery na innych portach czy odpalenie interpretera? Tutaj Krzysztof, chyba pytasz o to, że mamy ten folder API i po prostu mamy tam na przykład funkcje napisane w Node.jsie albo w PHP, albo w czymś tam jeszcze innym. I z tego co wiem, to działa w taki sposób, że po prostu zawsze na przykład masz endpoint API / orders i jeżeli napiszesz ten kod w Node.jsie, to musisz go offwrapować jakby w tą funkcję, którą pokazywałem, tak? Czyli masz tam export function, to przyjmuje 2 parametry, request i response i jakby z punktu widzenia później już produkcyjnego serwera, no to po prostu jest to endpoint API / orders. Nie masz tam żadnej informacji, czy to jest PHP, czy to jest JS, czy to jest na porcie 3001, czy 3002. I w sytuacji, gdy po prostu piszesz endpoint, który działa w PHP, no to tak samo musisz go opakować w odpowiedni sposób, dajesz rozszerzenie PHP, ale endpoint jest taki sam jak w przypadku Node.jsa, czyli API / tam na przykład, nie wiem, products czy tam inny i on zostanie wykonany w PHP. Natomiast jeżeli jakby chcesz
współpracować z innym backendem niż ten Next.js-owy, a nie chcesz tego kodu pakować do tego folderu API, no to oczywiście jak najbardziej możesz się skomunikować po tej stronie serwerowej z innym backendem. Możesz wykonać fetcha, możesz użyć jakiegoś tam, nie wiem, SOAP-a, wykonać jakąś komunikację przez RabbitMQ i tak dalej. To wszystko jest po prostu strona serwerowa, więc jak najbardziej można to pod spodem zrealizować. Tak, dokładnie, Krzysztof. Vercel jest to taka czarna skrzynka, do której mamy wystawiony interfejs i ten interfejs nie pozwala poszaleć tam na ich serwerach. Gatsby ma mnóstwo pluginów, które załatwiają coś za nas. Jak to wygląda w przypadku Nexta? Wiesz co, wydaje mi, znaczy też to prawda, Gatsby ma bardzo dużo różnych pluginów i jakby z Nextem jest bardzo podobna sytuacja, tylko że Gatsby działa troszeczkę inaczej, bo Gatsby daje ci pluginy, które tak naprawdę działają na przykład w taki sposób, że w konfiguracji doklejasz ten plugin i ten plugin dorzuca ci na przykład jakieś dane do GraphQL-a, z którego później korzystasz po to, żeby budować strony statyczne. Natomiast w przypadku Nexta działa to troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że bliżej to działa tak po prostu jak biblioteki w JavaScriptie, tak? Czyli po prostu ładujemy sobie jakieś rozszerzenie i dostajemy po prostu funkcje, z których możemy korzystać wewnątrz naszego projektu. Też podam taki może przykład, bo też korzystałem z biblioteki do obróbki zdjęć, czyli po prostu chciałem wygenerować sobie statycznie galerię, która ma na przykład 1000 zdjęć i mi je odpowiednio konwertuje, tak żeby na smartfonie inaczej to działało, żeby inaczej to działało jak masz retinę i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy też udało mi się znaleźć plugin, co to robi i tak naprawdę integracja tego wyglądała podobnie jak w Gatsby, tylko nie miałem tego interfejsu wystawionego przez GraphQL, tylko po prostu pracowałem z tym bardziej jak zwykłym JavaScriptowym kodem. Jak oceniasz wsparcie pod PWA? Przede wszystkim chodzi mi o cache'owanie danych po stronie klienta. Więc tak, Dariusz, tutaj sprawa wygląda tak, że jakby nie robiłem PWA, ale moim zdaniem wygląda to tak samo jak wszędzie, bo jeżeli korzystasz z Next.js-a i robisz coś po stronie klienta, no to tam w zasadzie ten kod nie różni się w żaden sposób od tego kodu, co masz w Reakcie. Masz po prostu dostęp do service workerów, masz dostęp do local storage'u, do jakichś funkcji z przeglądarki, więc jakby oceniam wsparcie pod PWA tak samo jak w przypadku Reacta, czyli jest to bardzo dobre wsparcie i nawet w repozytorium Next.js/examples też z tego, co wiem, jest tam projekt z PWA, więc można sobie to sprawdzić i przekonać się na własnej skórze.